Nie potrzebuję wedding planera. Moja menadżer Sally jest wedding planerem. Jeżeli zdarzyło Wam się właśnie tak pomyśleć, albo zastanawiacie się w zasadzie, na czym ta różnica między wedding planerem a menadżerem obiektu może polegać, to bardzo serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Muszę Wam powiedzieć, że pomimo coraz większej świadomości, czym jest zawód wedding planera, czym się wedding planner zajmuje, ciągle spotykam się z takim przeświadczeniem, że menadżer sali w zasadzie nam w zupełności wystarczy do organizacji przyjęcia weselnego. Jeżeli, a tym bardziej jeżeli jest po szkoleniach wedding planerskich, często też te osoby się deklarują, że mogą właśnie nam pomóc i w zasadzie nie musimy płacić dwa razy i będziemy mieć tę samą usługę. Czy tę samą? Dzisiaj na pięciu przykładach takich chciałabym z Wami się przyjrzeć wspólnie, jakie są różnice właśnie między menadżerem sali a wedding planerem. Mam nadzieję, że to Wam raz na zawsze rozwieje ewentualne wątpliwości, czy też pojawiające się z tymi dwoma zawodami różnice i pytania. Na początek powiedzmy sobie, czym zajmuje się wedding planner, czyli jaki zakres usług zazwyczaj jest w jego ofercie. I teraz wyświetlę Wam mój zakres usług. Pamiętajcie, że za każdym razem, jeżeli wybieracie swoją wedding planerkę, to sprawdźcie, czy po prostu na pewno te same zadania ona realizuje, bo możemy się tutaj w tych kwestiach nieco różnić między sobą. I od tego w ogóle sobie zaczniemy dzisiaj omawianie naszego tematu. I chciałam Wam, wybrałam z tego pełnego zakresu pięć takich podstawowych i na ich przykładzie pokażę Wam właśnie te takie podstawowe różnice. Rekomendacja usługodawców to faktycznie jest taka rzecz, która najczęściej nam się kojarzy z usługą wedding planerską. No i coraz więcej obiekty i menadżerowie coraz częściej mają w swojej ofercie również rekomendacje tych podstawowych usług. Myślimy sobie w zasadzie, po co nam wedding planner? No i to teraz powiem Wam, w jaki sposób ja rekomenduję usługodawców moim klientom i na czym ta różnica zazwyczaj polega. Teraz tak, gdy do mnie przychodzi para, to pierwszą rzeczą, którą ja staram się zrozumieć, poznać i sprawdzić, jest właśnie Wasz gust. Wasz gust, Wasz styl, Wasz klimat, to co Wy preferujecie u danego usługodawcy, jakiego rodzaju przyjęcie będziemy realizować. To są kluczowe rzeczy, które ja muszę poznać, żeby dobrać do Was odpowiedni zestaw usługodawców, to znaczy to nie jest tak, że ja rekomenduję za każdym razem tego samego fotografa. To nie jest tak, że ja za każdym razem rekomenduję każdej parze ten sam zespół czy DJ-a. Absolutnie nie. Zawsze dobieramy ich pod konkretną parę, pod konkretny projekt. Wyobraźcie sobie, że na Waszym przyjęciu, które jest w stylu rustykalnym, polecam Wam fotografa, który jest glamour. Albo odwrotnie, tak? Czyli jeżeli Wasze przyjęcie będzie w stylu glamour, polecam Wam na przykład rustykalnego fotografa. I celowo tu mówię rustykalny fotograf. Oczywiście to jest mój skrót i pojęcie takie, nazwijmy to, robocze czy potoczne. Ja sobie określam w ten sposób fotografów, którzy mają taką specyficzną obróbkę kolorystyczną. To jest taka bardziej przygaszona, kolory są bardziej stłumione. Jest bardzo dużo żółtego odcienia dodanego i co sprawia, że te zdjęcia są takie bardzo ciepłe, ale też bardzo przygaszają na przykład żywe kolory, jeżeli mamy jakieś przyjęcie w mocnych barwach, czy a nawet nie mocnych, nawet może być w bieli, tylko że w klimacie glamour, to zupełnie nam zgasi taka obróbka kolorystyczna to zdjęcie, czy ten efekt, który chcemy uzyskać. I to się wydaje może rzeczą błahą, ale wierzcie mi, kiedyś pamiętam, miałam taką sytuację, że para sobie sama właśnie wybrała fotografa, mieli przyjęcie, dokładnie była ta sytuacja, czyli mieli przyjęcie w stylu glamour, wybrali z obróbką kolorystyczną taką przygaszoną. I ja im to mówiłam od początku, że nie do końca bym poleciła tę firmę i nie chodziło tutaj o to, że to był zły fotograf, to był bardzo dobry fotograf, tylko tu chodziło zupełnie o coś innego, o te kolory, o to, jaki efekt uzyskamy w dniu ślubu i czy to na pewno jest to. Oni oglądali przyjęcia, które były rustykalne, które były w takim stylu, wiecie, sielskim, zwiewnym, polnym i one się wtedy pięknie prezentowały. No i te zdjęcia były jakby takim dopełnieniem tego przyjęcia, to się wszystko fajnie uzupełniało. Ale w momencie, gdy nasze przyjęcie jest w innym stylu, zupełnie inny fotograf się nam sprawdzi. I oczywiście są tacy fotografowie, którzy tę obróbkę troszkę zmieniają i do naszego przyjęcia mogą się dostosować, ale wierzcie mi, ja już po tylu latach widzę, którą stronę i jakie realizacje ma w swoim portfolio i jestem w stanie wykluczyć bądź właśnie polecić Wam taką osobę. I menadżer sali nie sprawdza takich rzeczy, bo on tylko Wam po prostu wskaże te firmy, które już u nich kiedyś były, z którymi im się dobrze pracowało,
ale on nie dobierze ich pod Was po prostu. I tak samo będzie z firmą wideo, tak samo będzie z zespołem i może Wam się wydać, że zespół jak zespół, jeżeli jest świetny, to będzie bawić na każdym przyjęciu weselnym. Nie, nie będzie, bo wierzcie mi, że jest bardzo, bardzo różne pary i bardzo różne macie oczekiwania. I czasem jest tak, że ktoś na przykład chce, żeby zespół grał disco polo, czasem jest tak, że ktoś chce, żeby nie grał disco polo, ktoś chce zabawy, ktoś tych zabaw nie chce. I każdy zespół ma zupełnie inny styl prowadzenia przyjęcia weselnego, inny klimat też grania czy śpiewania i pomimo na przykład, i miałam też taką sytuację, że ten sam zespół, który na jednym przyjęciu mi się sprawdził rewelacyjnie, na przykład na takim międzynarodowym, zawodowi muzycy, świetne wokale, instrumenty, wszystko wiecie, było jak najbardziej w porządku, ale na innym przyjęciu, które już nie było na przykład międzynarodowe, mieliśmy gości przede wszystkim z Polski, z rejonów gór, oni oczekiwali zupełnie innego rodzaju muzyki, zabawy i tak dalej. Ten zespół totalnie się nie sprawdził, pomimo ich bardzo wysokiej wartości takiej artystycznej. Dlatego to, na co Was mocno uczulam, pamiętajcie, że wedding planner i ta podstawowa różnica między menadżerem sali a wedding plannerem w rekomendacji Wam usługodawców polega przede wszystkim na tym, że wedding planner dobiera ich pod Was, pod Wasze gusty, pod Wasze preferencje, pod Wasz styl, pod klimat Waszego przyjęcia i Wasze potrzeby, czyli to, czy dla Was jakaś rzecz jest niezmiernie ważna, więc ona musi być w danej ofercie lub właśnie ma jej nie być, w zależności oczywiście od tego, o jakiej usłudze mówimy. I ci wszyscy usługodawcy tworzą taką spójność, całość w dniu ślubu. To nie jest też tak, że ja, wiecie, wezmę rustykalnego barmana w stylu rustykalnym, fotografa w stylu glamour, a kwiaty będą jeszcze w jakimś innym stylu. Tylko to musi wszystko tworzyć jak puzzle, jedną spójną całość. Nad tym zupełnie menadżerowie obiektu z moich doświadczeń przynajmniej nie skupiają. Oni po prostu mają gotową listę, pokazują Wam ją, czy też rekomendują już przy podpisywaniu umowy. I niestety też spotykam się z taką rzeczą, że często też obiekty ograniczają możliwość doboru usługodawców, co uważam, że jest dużym błędem w dzisiejszych czasach, gdzie jednym chyba z takich głównych trendów ślubnych jest personalizacja przyjęć, czyli chcemy i oczekujemy, coraz częściej nasze pary oczekują, to będzie taka Wasza historia, w Waszym stylu, w Waszym klimacie i jeżeli ktoś narzuca Wam możliwość wyboru usługodawców, dość mocno ograniczając ją jednocześnie, no to trudno to mówić o personalizacji. Będziecie mieli po prostu kolejne przyjęcie, jakie w danym miejscu, w danym obiekcie się odbywa co tydzień. Przymiarka strojów ślubnych. No i tutaj chyba rzecz jest dość oczywista. Pomimo tego, że Wasz menadżer sali czy Wasza menadżerka jest po szkoleniu wedding plannerskim, no umówmy się, nie pójdzie z Wami do salonu sukien ślubnych, nie umówię Wam przymiarek, nie będzie w nich uczestniczyć wspólnie z Wami, z Waszymi bliskimi, świadkową czy rodzicami. Ja powiem Wam więcej, że też często się zdarza tak, że jeżeli ja jestem już po tym w pierwszych wyborach strojów ślubnych z parą młodą, gdzie właśnie uczestniczą jeszcze inne osoby typu świadkowa czy mama, to niejednokrotnie też zdarzyło mi się, że później jeszcze byłam proszona o wsparcie w wyborze stylizacji właśnie zarówno dla orszaku ślubnego, jak i dla mamy, albo dla rodziców. I ja oczywiście zawsze z przyjemnością to realizuję. W przypadku menadżera sali, menadżer nie pojedzie z Wami do salonu, nie będzie uczestniczył w przymiarkach, nie będzie Wam przypominać o kolejnych terminach, czy to płatności, czy przymiarek i nie będzie stylizował Waszego orszaku, o rodzicach już nie wspomniawszy. Więc tutaj ta różnica myślę, że jest dość oczywista. Planowanie ustawienia sali i to często jest taka rzecz, że jeżeli ja ją mam wpisaną w umowę, to pary mówią, no ale no, w obiekcie stoły stoją zazwyczaj jakoś, są proponowane ustawienie i po co tutaj to zmieniać. I faktycznie tak jest, że bardzo często obiekty mają już swoje gotowe ustawienia i rekomendują jakiś jeden konkretny wzór. Ja bardzo lubię właśnie te ustawienia zmieniać, ale nie dlatego, że po prostu muszę robić coś nie tak, tylko ja zazwyczaj widzę, wiecie, już też realizowałam przyjęcia w wielu różnych miejscach i czasem widzę jakieś rozwiązanie, które w moim przekonaniu lepiej by się sprawdziło w danej przestrzeni, w danym obiekcie, ale oczywiście musimy wziąć pod uwagę też jakieś ograniczenia, które w danym miejscu występują. I takimi ograniczeniami może być dostęp do prądu czy ciągi komunikacyjne dla obsługi obiektu. Nie możemy ich oczywiście
ustawić im czegoś na przeszkodzie do kuchni, czy też zmienić zupełnie położenia zespołu i parkietu, gdzie nie ma na przykład dostępu do siły, tak? No to jest oczywiście wiadomo, ale jeżeli tylko jest taka możliwość, że możemy się podpiąć w różnych częściach sali do prądu, albo te ciągi komunikacyjne są tak ułożone, że spokojnie możemy zmieniać ustawienie sali, to warto to czasem zrobić, bo wedding planner planuje przyjęcie weselne też od tej strony takiej funkcjonalnej, czyli rozplanowuje różne przestrzenie na waszym przyjęciu, strefy chill out, fotobudki, czy jakieś atrakcje, czy miejsce, gdzie bawią się dzieci i właśnie usadzenie gości wraz z parkietem. I te wszystkie strefy planujemy w taki sposób, ja planuję w taki sposób na przyjęciu, aby one były jakoś, wiecie, ciekawie połączone, zrobione po prostu z jakimś ciekawym pomysłem. Jeżeli jest możliwość, to zmieniam. I tutaj też muszę Wam powiedzieć, że miałam raz, tutaj taką anegdotę Wam opowiem, bo miałam raz taką sytuację, że zgłosiła się do mnie para. Właśnie na etapie ustawienia sali okazało się, że to był taki punkt sporny z menadżerem, gdzie nie mogli w ogóle dojść do porozumienia, ponieważ im zależało po pierwsze na zmianie stołu, które akurat były w obiekcie z prostokątnych na okrągłe, a po drugie na jakimś ciekawym rozmieszczeniu tych stołów. I menadżer przysłał im oczywiście ustawienie takie proponowane, jak zawsze jest u nich realizowane, ale oni chcieli czegoś innego, czegoś więcej, rozplanować to zupełnie inaczej. I dopiero gdy zaprosili mnie do projektu i pojechaliśmy na wizję lokalną do obiektu, ja weszłam tam na miejsce i sobie zobaczyłam, jak to jest wszystko ułożone, jak właśnie przebiegają ciągi komunikacyjne i jak, gdzie jest możliwość podpięcia do prądu, a tam okazało się, że jest możliwość podpięcia w różnych miejscach, no to mieliśmy już dowolność co do układania parkietu. I powiem Wam, że para młoda była tak zaskoczona, że ja to po prostu od razu zmieniłam, w zasadzie cały układ parkietu na środku, zmieniłam go na jedną ze stron, stoły też przestawiłam w drugą część sali, zespół po przeciwnej zupełnie niż oni myśleli. I to się okazało być w tej przestrzeni bardzo dobrym rozwiązaniem, tym, co też odpowiadało na ich potrzeby i zupełnie dawało taki nowy wyraz tego miejsca. I w moim przekonaniu to było dużo lepsze ułożenie po prostu tych stołów, tak też zorganizowaliśmy to przyjęcie. I to był ten punkt, po którym oni już powiedzieli, że absolutnie tylko ja, a to był początek naszej współpracy i właśnie nie mogli się, wiecie, tutaj w tej kwestii porozumieć z menadżerem obiektu. Drukowanie kart menu i winietek. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że to jest taka rzecz, że jeżeli obiekt ma to w swojej ofercie, czyli że drukuje karty menu na Wasze przyjęcie i winietki na ozdobnych papierach i tak dalej, nie musicie się niczym martwić, oni się tym zajmą, jeszcze to rozłożą w dniu ślubu. To z tych wszystkich elementów jedyna rzecz, na którą ja osobiście pozwalam i jestem w stanie się zgodzić, to ewentualnie na rozłożenie kart menu i winietek. Chociaż też sprawdźcie, czy za to nie jest doliczana jakaś kwota dodatkowa, bo bardzo często tak jest. Ale wracając, muszę Wam powiedzieć, że ja też szkolę obiekty hotelarskie, gastronomiczne i tak dalej, które zajmują się organizacją przyjęć weselnych. I kwestia drukowania przez nich kart menu i winietek dla gości na przyjęcia weselne jest taką pierwszą kwestią, którą zachęcam, aby usunąć ją z oferty. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że nic nie zastąpi takiego profesjonalnego wydruku przez drukarnię, która się tym zajmuje na co dzień. To i nawet takie proste rzeczy, to się tak wydaje, ale słuchajcie, jaki wymiar ma winietka? Czy Wy wiecie, jaki wymiar ma winietka taka stawiana na stole? No właśnie, obiekty też nie do końca z pamięci mogą to powiedzieć, więc sobie tak celują mniej więcej. One są docinane w obiekcie, więc mogą być jedne mniejsze, drugie większe, ale to jest jeszcze nic. Kolejna kwestia, i to też się wydaje być błahostka, to jest rodzaj czcionki i jej wielkość. Na winietce musi być taki napis gościa, nazwiska gościa, aby on idąc, przechodząc przez między stołami, mógł swobodnie przeczytać z pewnej odległości swoje imię i nazwisko i tym samym znaleźć się też przy danym stole. Bardzo często jest tak, że te napisy są albo jakąś super ozdobną czcionką, czyli totalnie nieczytelne, albo małymi zupełnie literami napisane i w ogóle z odległości nie są też możliwe do przeczytania. I to też są takie, wiecie, rzeczy, o których się zupełnie nie myśli. Ja się tylko raz zgodziłam właśnie na taką rzecz, że obiekt drukował karty menu i winietki i powiedziałam, że absolutnie. Papier, którego użyli, ok, był ozdobny, ale to nie jest taki ozdobny, gruby, piękny papier, który stosują
drukarnię, tylko taki, który działa na takiej zwykłej drukarce, więc wiecie, ta jakość wydruku, rodzaj, a już nie wspomniawszy o błędach, i tu też miałam taką, jako anegdotę wam powiem historię, że para młoda nie miała polskich znaków na klawiaturze, to była para międzynarodowa, no i wszystkie polskie nazwiska były bez on, gdzieś i ci, zi, i tak też zostały wydrukowane przez obieg i tak też zostały postawione na stole, no więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Ja absolutnie po tym powiedziałam, że nigdy więcej się już nie zgodzę na drukowanie przez obieg jakichkolwiek garnoni czy winietek, gdyż oni po prostu tego nie sprawdzają. I menadżer sali nie będzie siedzieć i słuchajcie, sprawdzać wszystkich ogonków ondzie sici i pytać was, czy na pewno tutaj nie powinno być jakiejś kreseczki i tak dalej, bo też nie ma na to czasu. To nie jest jego zakres właśnie obowiązków i to jest ta podstawowa różnica. Scenariusz dnia ślubu i wesela, i to też jest kolejna rzecz. Też jestem spotkałam, że menadżer sali nam napisze cały scenariusz, on nam ustali menu i tak dalej, więc po co w zasadzie wedding planner? No więc ja powiem wam, jak ja to zazwyczaj robię, na czym polega ta różnica zasadnicza w moim przekonaniu. Menadżer sali planuje sobie dzień pod kątem czy też przyjęcie weselne od momentu, w którym wy przyjeżdżacie tak naprawdę na salę, no i później posiłki, jak są serwowane, omówi to z wami, faktycznie wam zaplanuje, o której godzinie wyjdzie które danie, czy tam tort i tak dalej. Ale ja pracuję w taki sposób, że ja tworzę kilka scenariuszy i wy otrzymujecie jeden, sala otrzymuje inny, i każdy z usługodawców, który jest zatrudniony, czyli fotograf, nie wiem, makijażystka i tak dalej, otrzymują swoje dedykowane scenariusze. Dlatego, że makijażystce potrzebny jest plan pomalowania pań i ułożenie tego godzinowo o poranku tak naprawdę. Jeżeli chcielibyście więcej posłuchać też na temat poranka ślubnego, to nagrałam też o tym odcinek, a w zasadzie dwa, więc tutaj gdzieś podlinkuję wam i w opisie też znajdziecie link do tego odcinka. Ale wracając, i dla niej będzie coś zupełnie innego ważne. Jej nie jest potrzebne, o której godzinie będzie tort, czy o której godzinie będą się pojawiać kolejne posiłki na waszym przyjęciu. Kolejna kwestia, DJ czy konferencjer, ktoś, kto prowadzi wasze przyjęcie, będzie potrzebować też dodatkowych informacji, czyli na przykład o różnego rodzaju atrakcjach, które pojawiają się tego wieczoru. Kiedy będzie pierwszy taniec, kiedy się otwierają bufety, co jest na danych bufetach i tak dalej. On będzie potrzebować pełnych takiego kompletu informacji dotyczącego przyjęcia, transfery dla gości, o której godzinie odjeżdżają busy, po to, żeby móc też informować waszych gości w trakcie przyjęcia. Ja takie scenariusze dedykowane układam dla każdego usługodawcy, podwykonawcy, partnera biznesowego, aby każdy wiedział konkretnie o swoim zakresie, którego on potrzebuje. Nie ma sensu, słuchajcie, robić jakiegoś scenariusza bardzo rozbudowanego, który wysyłany jest do wszystkich, bo oni nie potrzebują i to tylko im zaciemnia obraz sytuacji tak naprawdę, nie zawsze mają też czas czytać tak bardzo dokładnie, co się kiedy dzieje. Dlatego właśnie od jakiegoś czasu ja wprowadziłam te podziały. No i tak jak wspomniałam, menadżer sali zupełnie nie będzie się zastanawiać, jakie informacje są potrzebne fotografowi, nie będzie się zastanawiać, jakie informacje potrzebuje konferencja. Po prostu ułoży wam menu godzinowo, czasowo, serwis poszczególnych dań i to będzie cały scenariusz waszego dnia. Mam nadzieję, że te kilka różnic, które wam dzisiaj pokazałam w trakcie odcinka, bardziej wam naświetli właśnie tą różnicę między wedding plannerem a menadżerem sali, czy też menadżerem waszego obiektu i pozwoli wam bardziej świadomie podjąć decyzję ewentualnie o zatrudnieniu bądź niezatrudnieniu właśnie wedding plannera jako dodatkowej osoby, która będzie dla was, myślę, dużym wsparciem w dniu ślubu. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Oczywiście standardowo zachęcam was do subskrybowania, zostawienia też lajka, komentarza. Podlinkuję wam oczywiście w opisie też moje social media. Jeżeli ktoś jest z was ciekawy, to również was zapraszam na mój Instagram, na mojego Facebooka. Za dzisiaj jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!